Konie już są prawie wszystkie we startboxach. Jest tutaj 13 koni, zatem będą startować z dwóch maszyn. W jednej się mieści 12, z drugiej tylko wystartuje jeden jedyny Tabex. W zeszłym roku była rekordowa stawka 17 koni, w tym roku udało się zebrać nieco mniej. Na starcie, jak wspomniałem, 13 koni. Z numerem pierwszym Donna Grafia, dwójka Wonderful, trójka Trevor, czwórka Makiet. Z piątką pobiegnie Erocin, z szóstką Betel, siódemka to Ganzi, ósemka Babinicz, dziewiątka Korman, dziesiątka Ulises, jedenastka Rawajak. Z numerem 13 pobiegnie Możniańska Doromika i z numerem 14 Tabex. Na Donnie Grafie pojedzie amatorka Katarzyna Wojtasiak, na Wonderfulu jockey Mirosław Pilich, na Treworze jockey Józef Gęborys, na Makiecie Siergiej Pierow, na Jarocinie Roman Maciejak, na Betelu Tomasz Rejek. Kończę, bo konie ruszyły. Konie dwukrotnie będą mijać celownik. Walkę o prowadzenie, tam Ulises i Babinicz. Nieoczekiwanie Babinicz z Donną Grafią. Te dwa konie walczą o prowadzenie. Konie pokonały dystans około 200 metrów i weszły w pierwszy zakręt. Pierwsze miejsce Babinicz, mocny koń. Koń po Grafie, niedawno koń po Grafie Seksman był trzeci w czeskim derby. Zatem być może będzie chciał powtórzyć sukces swojego towarzysza z kozienickich pastwisk. Pierwszy nadal idzie koń Babinicz. Jedzie na nim jockey Jerzy Ochocki, który specjalnie na ten wyścig przyjechał z Niemiec. Za nim Donna Grafia bardzo mocno. Donna Grafia w ten sposób wygrała nagrodę wiosenną, prowadząc z miejsca do miejsca. Teraz bardzo ostro pilnuje prowadzącego Babinicza. Konie są około dystansu 1600 metrów. Z pozostałej stawki na pierwszym miejscu idzie Ulises. Ulises, na którym jedzie czempion warszawskiego toru Rumen Panczew. Za nim podąża Doromika pod Januszem Kozłowskim i reszta stawki. Janusz Kozłowski już dwukrotnie wygrał derby. Przypominam, że zwyciężył na Aksumie w 90 roku i na Kliwie w 91. Konie mają do pokonania jeszcze 1200 metrów. Nadal trwa szaleńcza ucieczka Babinicza i Donny Grafii. Trzeci Ulises z Doromiką są za tymi końmi około 5-6 długości. Do celownika zostało jeszcze 800 metrów. Babinicz, który jest koniem niezwykle nerwowym, wybrał właśnie ten sposób rozgrywania wyścigu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie to się udaje. Do wyjścia na prostą jeszcze około 200 metrów. Nadal pierwszy Babinicz, bardzo ostre tempo. Druga jest Donna Grafia. Na prostą wyprowadza Babinicz, przypominam, w siodle jockey Jerzy Ochocki. Babinicz, Donna Grafia, polem Doromika. Faworytów na razie nie widać. Mocno Babinicz, Donna Grafia i Doromika. Dwie klacze są na froncie, Babinicz słabnie. Doromika i polem ruszył faworyt Wonderful. Prowadzi Donna Grafia polem Wonderful. Czyżby pierwsza kobieta w historii warszawskich derby, Katarzyna Wojtasiak, za nią idzie Wonderful, na Wonderfulu Mirosław Pilich. Donna Grafia, Wonderful, jednak Wonderful, druga Donna Grafia, trzeci Rawajak, czwarta Doromika, dopiero piąty będzie faworyzowany Tabex. No, zwycięstwo faworyta, ale po niespodziewanie mocnym oporze klaczy Donny Grafii. Wygrał jednak Wonderful, bardzo ciekawy ogier, wyhodowany w prywatnej stadninie na Opolszczyźnie Dry Wustat Farms. Tę stadninę założył inżynier Hubert Szaszkiewicz. Wonderful był kupiony w łonie matki na słynnej aukcji w Newmarket. Do tej pory nie spotkał się jeszcze z czołówką. Zwyciężył w nagrodzie Doris Day, ale dosyć słabo obsadzonej, gdzie pobił idącego pod nadwagą, w której pobił idącego pod nadwagą Rawajaka, ale w tym biegu po bardzo przytomnej jeździe jockeya Mirosława Pilicha zdążył złapać jednak uciekającą Donną Grafię. I Donna Grafia okazała się właśnie tym najlepszym koniem po hodowli kozienickiej, który zajął w tym wyścigu drugie miejsce, ale to i tak wielki sukces. Niewiele brakowało, żeby amatorka Katarzyna Wojtasiak dociągnęła do celownika na pierwszej pozycji.